W tym filmie przedstawię jeden z najprostszych schematów sterowania urządzeń elektrycznych stycznikiem elektromagnetycznym, tak zwany układ załącz-wyłącz. Do budowy układu użyję stycznika jednofazowego ST2520 firmy F&F. Z wora elektromagnesu. Jest to typowy moduł 18 mm do montażu na szynie TH35. A to wersja trójfazowa z czterema stykami. Styków pomocniczych w stycznikach może być więcej w zależności od potrzeb. A to styczniki modułowe, oferta firmy F&F. Różne rodzaje. Tutaj mamy schemat sterowania załącz-wyłącz w sieci trójfazowej skupiony i rozbudowany. My będziemy sterować oświetleniem za pomocą stycznika. Mam już przyłączone przewody do lampy, przewód neutralny i przewód ochronny. Został jeszcze przewód fazowy. Szyna L. Przycisk załącz normalnie otwarty, przycisk wyłącz normalnie zamknięty. Montujemy stycznik na szynę DIN. Stycznik taki może być wykorzystany do załączania na przykład grzałek o mocy do 4 kW lub silników o mocy do 1,2 kW. Przystępujemy do łączenia. Układ zbudujemy w oparciu o ten oto schemat. Odbiór w postaci żarówki i przewód brązowy doprowadzimy do styku, do zacisku numer 1. Z drugiej strony tego styku do zacisku numer 2 przyłączymy zasilanie fazę. W ten oto sposób będzie włączony odbiornik. W tym wypadku jest to lampa, ale może być też coś innego. Na przykład silnik czy grzałka. Część odbiorcza, część możemy ją nazwać silnoprądowa, wykonana. Choć jest to tylko żarówka, ale możemy to tak nazwać. Teraz zajmiemy się sterowaniem. Do zacisku A1 przyłączymy przewód neutralny. Możemy też go przyłączyć do zacisku A2. Nie ma to znaczenia. Jest to stycznik prądu przemiennego 230 V. Przycisk załącz. Jeden jego zacisk przyłączymy do fazy zasilania.
a drugi zacisk do zacisku A2 stycznika. W ten oto sposób będzie sterowany stycznik. Sprawdźmy, jak taki dotychczas zbudowany układ działa. Gdy naciśniemy załącz, stycznik się załączy. Gdy puścimy, stycznik się wyłączy. Cewka przekaźnika dostaje impuls w momencie naciśnięcia przycisku załącz. Aby można było puścić przycisk załącz i jednocześnie, żeby odbiór był załączony, musimy zrobić tak zwane podtrzymanie. Wykorzystamy do tego celu drugi styk stycznika. I tak do zacisku numer 3 przyłączymy jeden koniec przycisku załącz na filmie, jest to przewód szary, i teraz drugi koniec z przycisku załącz do zacisku numer 4. Wykorzystanie tego styku spowoduje zmostkowanie przycisku załącz w momencie uruchomienia stycznika. Załączamy, cewka wzbudzona. Styki 1, 2 oraz 3, 4 zamykają się. Możemy zwolnić przycisk załącz. Napięcie doprowadzone jest poprzez styk 3, 4 do cewki stycznika. Sprawdźmy, jak to działa. Załączamy napięcie. Teraz po wciśnięciu przycisku załącz stycznik jest wzbudzony, ale po zwolnieniu przycisku załącz nadal jest załączony. Jedyną możliwością wyłączenia tego układu jest pozbawienie go napięcia. I dlatego musimy w układ wpiąć jeszcze przycisk wyłączający, przycisk wyłącz. Przycisk wyłącz, czyli styk normalnie zamknięty. Przycisk wyłącz łączymy szeregowo z przyciskiem załącz, a drugi koniec do fazy zasilania. I tak oto wykonaliśmy jeden z podstawowych układów sterowania stycznikami. Taki układ sterowania możemy wykorzystać zarówno do sterowania stycznikiem jednofazowym, jak i trójfazowym. Jeszcze raz pokazuję, w jaki sposób
Obwód się zamyka. Aby cewka stycznika mogła być wzbudzona. Styczniki charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją zarówno łączników, jak i napędów. Odznaczają się bardzo dużą trwałością mechaniczną i dużą znamionową częstością łączeń. Styczniki wykonuje się przeważnie z napędem w postaci elektromagnesu z ruchomą zworą. I to by było wszystko na temat sterowania stycznikowego urządzeniami elektrycznymi załącz-wyłącz. Zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania, do pozostawienia po sobie śladu w postaci łapki. Będzie mi miło, jeżeli będzie to łapka w górę. Proszę zadawać pytania. Postaram się w miarę możliwości na każde z nich odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę.